Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był miejscem konferencji Ekologia, Solidarność Społeczna, Zrównoważony Rozwój. Olsztyńska konferencja była piątą z 10 pod tytułem Polonia Restituta – Dekalog dla Polski w stulecie odzyskania niepodległości. W spotkaniu udział wziął m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin oraz metropolita warmiński arcybiskup Józef Górzyński. Pomysłodawcą cyklu Polonia Restituta jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które wraz z Radą do Spraw Społecznych Konferencji Episkopatu Polski jest jego współorganizatorem. Ekologia, solidarność społeczna i zrównoważony rozwój są kluczowe dla przyszłości Polski i jakości życia jej mieszkańców. Zrównoważony rozwój musi mieć charakter również geograficzno-społeczny. Warmia i Mazury to jest jeden z najbiedniejszych, o ile nie najbiedniejszy region Polski. Musimy wspólnie poddać refleksji to, w jaki sposób zachować wszystkie atuty województwa warmińsko-mazurskiego, a równocześnie zapewnić temu regionowi dużo szybszy rozwój gospodarczy. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski na tle innych uniwersytetów w Polsce wyróżnia się tym, że ma bardzo wiele kierunków prowadzonych bardzo praktycznie, a więc absolwenci uniwersytetu mają świetne przygotowanie do tego, żeby zasilać kadry polskiej gospodarki, a wiemy, że w tej chwili nasza gospodarka bardzo potrzebuje ludzi wykształconych na takim poziomie, jaki i gwarantuje UWM. Pokazaliśmy, jakie są problemy dzisiaj w zakresie ochrony środowiska, które muszą być dobrze powiązane z bezpieczeństwem życia człowieka. Podejmujemy refleksję poszukiwania tych wartości wyjściowych, tych zasadniczych. To zawsze wracamy właśnie do tych dokumentów, które bardzo często były formułowane w kontekście ekologii, właśnie zrównoważonego rozwoju przez Stolicę Apostolską, która mówi, zwróćmy uwagę na człowieka, że to tu jest źródło. Jeśli to nie uporządkujemy właśnie w człowieku, to jego aktywność później będzie także nieuporządkowana. Wykład inaugurujący spotkanie wygłosił profesor Wojciech Maksymowicz, prorektor do spraw Collegium Medicum UWM. Mieszkamy tutaj, chcemy, żeby środowisko było zachowane, żeby było piękne, żeby było dobre miejsce do życia, a jednocześnie, żeby to się rozwijało. No i o tym też wspominałem, że można znaleźć takie zakresy aktywności w Olsztynie, mieście przyjaznym ludziom, które stworzą nowe miejsca pracy, niekoniecznie budując fabryki, które mogą niszczyć środowisko. Bo są usługi na przykład związane z medycyną, z rehabilitacją, z opieką, które są bardzo poszukiwane. Podczas spotkania w Centrum Konferencyjnym UWM odbyły się panele dyskusyjne, w których uczestniczyli przedstawiciele duchowieństwa i polityki. Honorowy patronat nad olsztyńską konferencją objął prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, a koordynatorem merytorycznym była Akademia Ignatianum w Krakowie.